Pan prezes, pan premier Jarosław Kaczyński. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo. Siadajcie Państwo. Dziękuję. Wszystkim dziękuję za to, że to niedzielne popołudnie zechcieli Państwo tutaj przyjść. To licznie, jak widzę, żeby porozmawiać o Polsce. Ale może zaskoczę Państwa, bo zacznę nie od Polski. Zacznę od bardzo odległego kraju. Otóż 50 parę lat temu w Korei Południowej było 78% analfabetów. Kraj bardzo biedny, nieporównanie biedniejszy niż ówczesna Polska, był jeszcze do tego kompletnie zrujnowany przez wojnę. Dzisiaj Korea kwitnie. Dzisiaj Korea jest mocarstwem. Dzisiaj Korea ma bardzo wysoki dochód na głowę i ciągle szybko wzrasta. I to mimo, że musi wydawać dużo na obronę, bo ma Koreę Północną, musi utrzymywać ogromną 700-tysięczną armię. To jest armia tak wielka jak rosyjska. I na to wszystko ich stać. I Koreańczycy żyją dobrze, dobrze zarabiają, bawią się, są szczęśliwi. No, oczywiście nie wszyscy, bo nie ma takiego świata, takiego państwa na świecie, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Ale odnieśli naprawdę ogromny sukces. Co zrobili? Dlaczego tak się stało? Czy może przyjęli teorię liberalną? Tą, która została przyjęta w Polsce przed 20 paru laty? Nie, proszę Państwa. Przyjęli zupełnie inną koncepcję. Planowali, działali krok za krokiem, budowali wielkie firmy, także z udziałem państwa, tak zwane czerwone. Szli do przodu zgodnie z pewnym założonym z góry programem. I to nawet mogę Państwu powiedzieć, starsi z nas to pamiętają, 5-latki tam były. Krótko mówiąc, okazało się, że żeby się szybko rozwijać i to z bardzo złego punktu startu, trzeba planować, trzeba uwzględniać rolę państwa, trzeba działać zupełnie inaczej niż działano w Polsce. Bo w Polsce 24 lata temu, przeszło 24 lata już w tej chwili, przyjęto plan Balcerowicza, przyjęto taką zasadę, że w gruncie rzeczy rynek wszystko załatwi, że rynek sam jakby ureguluje nasze życie i to nie tylko życie w sferze ekonomicznej, ale w gruncie rzeczy we wszystkich dziedzinach. Na ile to się udało? Oczywiście mamy sukcesy, nie warto temu przeczyć. Ci, którzy temu przeczą i mówią, że przez cały czas było gorzej, po prostu mówią nieprawdę, a nie warto mówić nieprawdę. Polska jest dzisiaj dużo, dużo bogatsza, około dwukrotnie bogatsza niż wtedy, licząc wedle dochodu na głowę, tak zwanego PKB. W Polsce jest dużo, dużo więcej ludzi wykształconych. W Polsce powstało wiele nowych budowli, instytucji, sklepów i tak dalej. Każdy to zresztą może zobaczyć. Ale jednocześnie w Polsce brak 5-6 milionów miejsc pracy. W Polsce mamy rozsypującą się służbę zdrowia. W Polsce brakuje ciągle paru milionów mieszkań, żeby standard był mniej więcej taki jak w państwach zachodnich, a osiągnięcie, zdobycie mieszkania przez młodego człowieka jest bardzo, bardzo trudne. W Polsce w gruncie rzeczy nie rozwiązano żadnego poważnego problemu społecznego. Ciągle to jest przed nami, niezależnie od tego, czy pytamy o te wielkie problemy społeczne, które dotyczą całej Polski, czy pytamy o problemy społeczne, które mają charakter bardziej lokalny. Na przykład tutaj na tej ziemi to jest problem ludzi, którzy pracowali w PGR-ach i dzisiaj są w tak zwanej sferze wykluczenia. W końcu to też jest dziesiątki, setki tysięcy ludzi, którymi powinniśmy się interesować, którymi powinniśmy się zająć. Powtarzam, tego rodzaju problemów i tych szerokich, ogólnopolskich i tych lokalnych jest bardzo, bardzo dużo. Ciągle
tyle przed nami. Patrząc na tą ziemię, jadąc przez tą ziemię po raz kolejny, bo byłem tu dziesiątki razy, chociaż niekoniecznie w tym mieście, ciągle patrzę na to, te rozsypujące się poniemieckie budynki, na to wszystko, co powinno wyglądać inaczej. Pamiętam, pierwszy raz tutaj byłem, nie na wakacjach, bo na wakacjach bywałem i wcześniej, ale to się widzi tylko tą miejscowość letniskową, ale tak patrząc wewnątrz, jeżdżąc po tych terenach, to był 69 rok, czyli już 45 lat temu, prawie 45 lat temu, bo to było lato i wtedy wyglądało to niedobrze. Dzisiaj wygląda lepiej, ale to niestety nie jest taki postęp, jaki powinien nastąpić. To powinno być, proszę Państwa, tak, że przyjeżdżający tu Niemiec musi, powinien móc stwierdzić, no Polacy gospodarują nie gorzej niż my, a może nawet lepiej. Niestety, wtedy się trochę wstydziłem, patrząc na to, co tutaj się dzieje i dzisiaj też nie jestem usatysfakcjonowany. I sądzę, że i Państwo nie są usatysfakcjonowani. Mogą być usatysfakcjonowani ci, którzy no, uważają, że Polacy nie potrafią. A czy to jest tak, że Polacy nie potrafią? Nie, Szanowni Państwo, Polacy potrafią to, co zostało zdziałane w ciągu tych ostatnich 20 paru lat, często w bardzo złych warunkach, bardzo złych okolicznościach, pokazuje, że Polacy potrafią. Była prowadzona zła polityka. Była prowadzona polityka bez żadnego planu, w imię pewnej ideologii, która się całkowicie nie sprawdza i to nie sprawdza dzisiaj w skali światowej. I my po prostu musimy to zmienić. Musimy zastosować tego rodzaju metody, tego rodzaju politykę, która pozwoli wykorzystać wszystkie nasze zasoby, wszystkie nasze możliwości, która uchyli te zagrożenia, które dzisiaj przed nami stoją. O różnych brakach, o braku pracy, braku mieszkań już mówiłem, ale nam brakuje jeszcze czegoś ważniejszego. Nam brakuje dzieci. Polska się zwija. Jesteśmy krajem nie coraz większym, jak powinniśmy być, tylko coraz mniejszym. I ten brak dzieci nie wynika z jakichś przesłanek kulturowych, a Polki są dopiero na 214 miejscu na świecie, na 224 państwa, jeżeli chodzi o ilość dzieci w przeliczeniu na jedną kobietę w odpowiednim wieku. To wynika z braku warunków, bo jeżeli Polki wyjeżdżają na przykład do Londynu, to tamtych dzieci rodzi się naprawdę dużo. Zupełnie by wystarczyło, żeby to się rodziło w Polsce, żeby Polska nie tylko się nie zmniejszała, ale wzrastała. Czyli krótko mówiąc, potrzebny jest zwrot w polskiej polityce gospodarczej, w ogóle w polskiej polityce, w sposobie prowadzenia polskich spraw. I to, o czym chciałem tutaj pokrótce powiedzieć, to jest nic innego jak projekt takiego zwrotu. Program, który ma właśnie taki zwrot przeprowadzić. Doprowadzić do tego, że polskie zasoby, polskie możliwości będą wykorzystywane. A te wszystkie mankamenty, wszystkie niebezpieczeństwa zostaną uchylone. Oczywiście nie od razu, nie z dnia na dzień, nie z roku na rok, ale będzie stosunkowo szybka perspektywa ich uchylenia. Będzie praca, będą mieszkania, będą dzieci, będziemy się rozwijać, będziemy po prostu dobrze funkcjonującym społeczeństwem. Zapowiadano nam to przeszło 6 lat. Przypomnijmy sobie tą kampanię z 2007 roku. W 2007 roku w trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk, jego koleżanki i koledzy mówili nam, wszystko będzie dobrze, tak można najkrócej to określić. No, jak jest, widzimy. Widzimy i nie warto tutaj odwoływać się do tych powszechnie znanych danych ekonomicznych. Bo rzeczywiście mimo kryzysu polska gospodarka w ciągu ostatnich 6 lat wzrosła o kilkanaście procent, a to 18%. No ale jeżeli spojrzeć na przykład już na takie dane, które odnoszą się do poziomu życia przeciętnych ludzi. Tutaj znakomitym wskaźnikiem jest spożycie mięsa. Otóż czy ono w ciągu ostatnich 6 czy 7 lat wzrosło czy spadło? Od 2007 roku, czyli od czasów naszych rządów licząc.
Wtedy było rekordowe i spadło. Spadło, proszę Państwa, o prawie 10%. Wtedy było 78 kilo na głowę, dzisiaj jest 72. Czyli jest wyraźnie mniej. A to jest, powtarzam, dobry wskaźnik, dzięki któremu można oceniać poziom życia nie tej góry, nie tych najzamożniejszych, tylko tych średnich. I powtarzam, ten wskaźnik, jak i inne, spadają. Dzisiaj ta główna masa Polaków ma nie lepiej, tylko gorzej niż miała przedtem. To jest szczególnie zjawisko zupełnie ostatniego okresu. I dlatego naprawdę jest mnóstwo powodów, żeby się nad tym wszystkim zastanowić i żeby się zastanowić nad tą alternatywą. Jaka ona jest? Już mówiłem, nie mogę jej przedstawić tutaj w całości, mówiłbym bardzo długo, ale w wielkim skrócie. W wielkim skrócie mówimy tak, no jest ten problem demograficzny, najważniejszy dla naszej przyszłości, bo przecież Polska musi trwać, jeżeli ma trwać, to nie może się zwijać, nie może być coraz mniejsza. Polska zresztą leży w takiej części Europy, że jak będziemy się zwijać, to po prostu przestaniemy istnieć jako państwo. Zbyt wielkie siły są wokół Polski. Polski, żebyśmy mogli sobie pozwolić na tego rodzaju sytuację. Nie leżymy na jakiejś wyspie, jak na przykład Irlandia, która rzeczywiście kiedyś traciła ludność, a później mimo wszystko zaczęła odzyskiwać wigor i zaczęła się rozwijać. No i mamy do czynienia z takim stanem, który można określić jako pułapkę średniego rozwoju. To nie jest moje określenie, czy mojej formacji politycznej, to jest określenie używane przez ekonomistów. To znaczy, doszliśmy do pewnego poziomu, który można już określić jako średni, ale nie bardzo widać, jak mamy się rozwijać dalej. Różnego rodzaju wskaźniki gospodarcze, na przykład wydajność pracy na godzinę w Polsce jest ciągle strasznie niska. I jednocześnie nie ma mechanizmu społecznego, który by doprowadził do tego, żeby ta wydajność zaczęła rosnąć, bo przedsiębiorstwa są tak skonstruowane, że po prostu nie opłaca się inwestować w wzrost wydajności, lepiej eksploatować pracownika. I tu dochodzimy do kolejnego problemu, który jest problemem nas wszystkich, czy w każdym razie ogromnej większości Polaków, to znaczy sprawa płac w Polsce. Te płace w stosunku do naszego bogactwa są zaniżone. Są zaniżone właśnie dlatego, że w Polsce nie opłaca się zwiększać wydajności, co za tym idzie zwiększać płac, tylko opłaca się pracownika eksploatować. I to jest stan, który też wpływa na stan, na gospodarkę jako całość, bo jak są niskie płace, to jest też niski popyt. Jak jest niski popyt, to gospodarka nie może się rozwijać, bo żeby się rozwijała, to popyt, także ten konsumpcyjny, musi być wysoki. Jak temu zaradzić? Otóż można zaradzić, prowadząc nową politykę gospodarczą, nową politykę społeczną, naprawiając polskie państwa, państwo w sensie aparatu państwowego, prowadząc nową politykę w sferze oświaty i kultury i także skądinąd nową politykę zagraniczną. Pokrótce, na czym by to miało polegać? Jeżeli chodzi o nową politykę ekonomiczną, odrzucenie zasady, że nie ma polityki gospodarczej i państwo za to nie odpowiada. Państwo za to odpowiada i musi podjąć politykę gospodarczą. Bardzo intensywną i jednocześnie nastawioną na inwestycje, na rozwój, politykę gospodarczą. Czy są zasoby dla prowadzenia takiej polityki? Tak, proszę Państwa, są takie zasoby. Są środki europejskie, ale są także środki tu, wewnątrz naszego kraju. I to są środki bardzo poważne. Jest, proszę Państwa, nadpłynność polskich banków. Co roku polskie banki mają jakby 100 miliardów złotych za dużo. To jest ta tak zwana nadpłynność. Mamy prawie 200 miliardów złotych na kontach polskich przedsiębiorstw. One tam leżą i to niekiedy od lat nie są inwestowane. Mamy środki zgromadzone w BGK, Banku Gospodarki Krajowej, które można bardzo łatwo zwiększyć do około 100 miliardów. Mamy środki, które mają firmy państwowe, około 25 miliardów, mówię tylko o tych największych firmach, 25 miliardów netto rocznego dochodu, czyli na przykład w ciągu 6 lat 150 miliardów złotych.
Mamy środki, które już zgromadzono w przedsiębiorstwie, które stworzył Tusk, inwestycje polskie, tylko te środki nie są wykorzystywane. No, na ten rok jest planowany zaledwie 1 mld zł inwestycji. Te środki też stosunkowo prostymi metodami można podwyższyć. Jak to podliczyć, to nawet nie jest 1 bln zł, to jest więcej niż 1 bln zł, bo kiedy myśmy ogłosili jeszcze przed tym, kiedy opublikowaliśmy nasz program, że będzie 1 bln zł na rozwój, to nas wyśmiano. Ale kiedy teraz pokazaliśmy, skąd ten 1 bln zł wziąłeś, to przestano się śmiać. To różnego rodzaju ekonomiści, biznesmeni, przedstawiciele organizacji biznesmenów mówią, no w zasadzie w porządku, no to wszystko jest możliwe do wykonania, bo my nie odwołujemy się do jakichś cudów. My proponujemy metody, które w Europie są stosowane. I my, proszę Państwa, proponujemy w istocie mniej niż w przedwojennej Polsce przy końcu lat 30. państwo inwestowało z własnych środków, bo wtedy żadnej Unii Europejskiej, żadnych środków zewnętrznych nie było. Jeśli wziąć pod uwagę to, co my proponujemy w stosunku do wielkości PKB, to to jest mniej niż wtedy. Wtedy, mimo tej nędzy ówczesnej, mimo tego, że naprawdę Polska przedwojenna była bardzo biedna, byliśmy w stanie 5% PKB poprzez państwo rocznie inwestować. A to, co my proponujemy, to jest troszkę mniej niż 5% plus środki europejskie. Razem to będzie 8-9% PKB. Ale to będzie pewien motor, on zresztą może się zwiększać, jego moc może wzrastać, który będzie napędzał naszą gospodarkę. I my to wszystko chcemy uruchomić w różnych kierunkach, można powiedzieć takie różne strumienie finansowe. My chcemy w ten sposób oczywiście budować infrastrukturę drogową, kolejową, także w jakiejś mierze lotniczą, ale my chcemy także wesprzeć budowę tanich mieszkań dla ludzi, którzy no nie są w stanie kupić sobie mieszkań deweloperskich, a mieszkań nie mają. My chcemy wesprzeć, to jest tutaj na tych terenach ważne, chociaż tu jesteśmy trochę dalej od morza, gospodarkę morską. My chcemy odbudowywać zaplecze badawczo-rozwojowe dla polskiej gospodarki, bo tego zaplecza dzisiaj prawie nie ma, potrzebujemy tego, nie możemy wszystkiego ściągać tylko z zewnątrz. My chcemy wesprzeć pewne działy, szczególnie rokujące dobrze polskiego przemysłu, na przykład różne elementy przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, niektóre elementy przemysłu maszynowego. My chcemy dokonać reindustrializacji Polski, odbudowy tego, co zostało w naszym kraju w wielkiej mierze zniszczone, czyli polskiego przemysłu. I to wszystko, proszę Państwa, przy pomocy tych pieniędzy, ale oczywiście także pieniędzy z inwestycji prywatnych, jest możliwe. To jest możliwe, tylko trzeba podjąć decyzję i trzeba takiej władzy, która tych pieniędzy nie będzie rozrzucała, nie będzie go ich traktowała jako środek do uprawiania propagandy, nie będzie też pozwalała na korupcję, na rozkradanie tych środków. A my, kiedy byliśmy przy władzy w latach 2005-2007, udowodniliśmy, że jest to możliwe, że można walczyć z korupcją. Później właśnie za tą walkę z korupcją nas tak gwałtownie atakowano. Oczywiście te zmiany wymagają pewnych ram. Takie ramy to utrzymanie polskiej złotówki, która jest nam bezwzględnie potrzebna, nie wprowadzanie euro. To pewne zmiany organizacyjne, jeżeli chodzi o rząd, a także stworzenie mechanizmu współpracy między Bankiem Narodowym a rządem, bo bez tej współpracy to wykorzystanie tych środków na przykład z bankowych jest niemożliwe. To szereg innych posunięć w sferze organizacyjnej, które ogólnie rzecz biorąc mają ułatwić podejmowanie tych wszystkich wysiłków, realizowanie tego całego pod wieloma względami często skomplikowanego przedsięwzięcia. Teraz proszę Państwa, co chcemy zrobić w polityce społecznej? Bo sam rozwój gospodarczy jest oczywiście bezwzględnie potrzebny i on tworzy także nowe miejsca pracy. My w ramach tego programu gospodarczego mamy też
programy, które specjalnie są nastawione na tworzenie miejsc pracy, szczególnie w mniejszych ośrodkach i na wsi, tak, między innymi w takich miejscach jak Drawsko-Pomorskie. Ale to jeszcze sytuacji społecznej nie zmienia. Potrzebna jest, proszę Państwa, zupełnie nowa polityka prorodzinna. Jeżeli chcemy, żeby w Polsce były dzieci, to rzeczywiście musi być praca, muszą być mieszkania, właśnie także dla tych mniej zarabiających. Musi być sprawna służba zdrowia, do tego jeszcze później wrócę. Ale musi być też polityka prorodzinna, która sprowadza się do tego, że pewna część kosztów utrzymania dzieci jest przejmowana przez państwo. Bo różne są powody, dla których tych dzieci w tej chwili rodzi się tak mało. Ale jednym z nich jest i to, że utrzymanie dziecka, szczególnie większej ilości dzieci, jest straszliwie drogie. Jeśli wziąć pod uwagę rodziny, które mają więcej niż troje dzieci, to bardzo poważny procent spośród nich jest w sferze nędzy, i to takiej ciężkiej nędzy. Jeżeli ktoś ma więcej niż troje dzieci, to prawdopodobieństwo, że żyje poniżej minimum socjalnego, albo nawet poniżej minimum biologicznego, jest bardzo wysokie, kilkudziesięcioprocentowe. I to musimy, proszę Państwa, zmienić. Jaka jest metoda tej zmiany? Prosto. Na każde dziecko w rodzinie średnio zarabiającej, albo troszkę mniej niż średnio i troszkę więcej niż średnio, począwszy od drugiego dziecka 500 zł miesięcznie. Natomiast w rodzinach biedniejszych na każde dziecko, począwszy od pierwszego 500 zł miesięcznie. To jest po prostu wzięcie przez państwo pewnej części wydatków na siebie. Ale do tego dochodzi bezpłatne przedszkole. To też jest wzięcie części wydatków na siebie. Do tego dochodzą bardzo tanie podręczniki, co łatwo zrobić, tylko trzeba przełamać to lobby, które zarabia na podręcznikach, bo zamówienie dobrego podręcznika do jakiegoś przedmiotu na zasadzie, że nie więcej niż 3 do wyboru, to jest w skali państwa niewielka suma. A wyprodukowanie jednego egzemplarza podręcznika na zamówienie państwa, bezpośrednio zamówienie do drukarni, to jest 2 zł. Krótko mówiąc, te podręczniki, nie tylko ten pierwszy do pierwszej klasy, mogą być bardzo tanie, a w krótkim czasie mogą być też zupełnie bezpłatne. I wcale na to nie trzeba wydawać jakichś olbrzymich pieniędzy, tylko trzeba powiedzieć temu lobby, które żyje z produkcji podręczników, doprowadza do tego, że jest dziesiątki podręczników do wyboru i co roku one się zmieniają. Trzeba powiedzieć temu lobby, proszę Państwa, koniec tych złotych interesów kosztem kieszeni polskich rodziców. Jeżeli to wszystko wziąć pod uwagę i jeszcze raz przypominam te mieszkania, to powinno przynieść tą zmianę, o którą nam chodzi. To powinno przynieść tą zmianę, która prowadzi do tego, że w Polsce będziemy mieli do czynienia z nową sytuacją społeczną. I proszę zwrócić uwagę, że to też bardzo ograniczy, chociaż nie zlikwiduje, ale bardzo ograniczy sferę tej skrajnej biedy. I to jest kwestia z punktu widzenia naszej polityki, z punktu widzenia celów naszej polityki, niezwykle wręcz ważna. Ale oczywiście nie jedyna. Ja może jeszcze dodam jedną rzecz odnoszącą się do polityki gospodarczej, którą pominąłem. Otóż ta polityka gospodarcza wymaga także reformy finansów publicznych. Obecny stan finansów publicznych jest fatalny i regulacje odnoszące się do finansów publicznych są przestarzałe. W gruncie rzeczy dzisiaj podatki są nakładane arbitralnie. Na takiej zasadzie temu nakładamy, temu nie, bo jeżeli ustawy mają po 100 tysięcy interpretacji, to jest żadna przesada. Ja tego nie traktuję jako chwyt retoryczny, to jest prawda. Przeszło 100 tysięcy interpretacji do wszystkich głównych ustaw podatkowych, to można powiedzieć, że urzędnicy tak naprawdę mogą robić, co im się żywnie podoba. Potrzebne są nowe ustawy podatkowe i my te ustawy mamy przygotowane. To musi być wielka zmiana i ta zmiana powinna też doprowadzić do tego, że będziemy mieli znacznie więcej środków. Bo państwo mogą zadać pytanie, i dlatego o tym mówię, a skąd pieniądze?
na te 500 zł. To przecież rocznie 24 miliardy złotych. To nie jest wcale mało. To jest bardzo poważna suma. To jest jakieś 7-8% budżetu. Otóż odpowiadam Państwu. Po zmianie ustaw powinniśmy wrócić w stosunkowo krótkim czasie do wydajności podatkowej z naszych czasów, z 2007 roku. Ona była wtedy o przeszło 20% wyższa niż dzisiaj. Bez podnoszenia podatków, tylko z przywróceniem sprawiedliwości, bo dzisiaj jedni podatki płacą takie, że ich niszczą, a inni nie płacą w ogóle. Do tego, proszę Państwa, chcemy opodatkować zachodni kapitał, wielkie sieci, banki, bo oni wyprowadzają rocznie z Polski 50 kilka miliardów złotych nieopodatkowanego zysku. I to jest naprawdę traktowanie Polski jako kolonii. My się nie możemy pozwolić traktować jako kolonii. I jeżeli to, Szanowni Państwo, jeżeli przeprowadzić te zabiegi, to te pieniądze będą. My jeszcze mamy jeden plan. My chcemy przekonać Unię Europejską, a wiemy, jak się z nią rozmawia. Kiedy rządziliśmy, to potrafiliśmy niejedną rzecz załatwić, żeby pozwoliła nam pewną część środków, niewielką część środków tych europejskich, przeznaczyć na pomoc rodzinom. 2 miliardy euro rocznie. Ktoś powie, będzie mniej programów inwestycyjnych. Nie, proszę Państwa. Znaczna część tych pieniędzy jest po prostu rozrzucana, marnowana, jest korupcja, są wydawanie pieniędzy na tak zwane miękkie cele, czyli różne szkolenia, które nikomu nie są potrzebne, tylko niektórzy na to nabijają kasę i to potężne. Dużo lepiej przeznaczyć te środki dla polskich rodzin. Dla polskich rodzin, żeby je realnie wesprzeć. I to chcemy. Ale gdyby się to nie udało, to też mówimy, mamy plan B, bo myśmy zaplanowali w wydatkach budżetowych na to 16 miliardów złotych i te 8 miliardów z środków europejskich. Ale jak się to nie uda, to mamy plan B, o którym tutaj nie chcę mówić, bo to będzie przedmiotem ataków, jeżeli o tym powiemy w tej chwili, ale mamy plan B, jak to sfinansować. I te 24 miliardy złotych do budżetu polskich rodzin dodatkowo powinno być. Tak samo jak powinny wpływać nowe środki z tych wszystkich przedsięwzięć, które my chcemy podjąć po to, o tym już wspominałem, żeby polskie pensje zaczęły rosnąć, to chodzi o porozumienie z przedsiębiorcami i różne przedsięwzięcia, które będą służyły temu, żeby w Polsce opłacało się więcej płacić. Bo dzisiaj się po prostu nie opłaca pracownikowi więcej płacić. Lepiej go eksploatować i nie inwestować w przedsiębiorstwo. My chcemy tak zmienić system, żeby się opłacało inwestować i żeby był dostęp do kapitału, ale jednocześnie, żeby pracownikowi lepiej albo wyraźnie lepiej płacić. Bo w Polsce płace to jest tylko 36% PKB, a przeciętna w Europie to jest 50%. Czyli można powiedzieć, że nasze płace są zaniżone o dobre kilkadziesiąt procent. Powinny być wyższe jakieś 40 kilka procent niż są w tej chwili. Oczywiście głównie wyższe powinny być płace niskie i średnie, bo one są dzisiaj rzeczywiście bardzo, bardzo, ale to bardzo zaniżone i powinny stosunkowo szybko, nie mówię, że z dnia na dzień, tego nie możemy obiecać, ale stosunkowo szybko iść w górę. Oczywiście jak są wyższe płace, to są też wyższe podatki, to są wyższe świadczenia na ZUS. Ten mechanizm można uruchomić i może działać na korzyść polskiej gospodarki w sposób stosunkowo intensywny. Powtarzam, nie z dnia na dzień, nie z roku na rok, że od razu będzie Arkadia, ale ten mechanizm można uruchomić. Teraz, proszę Państwa, sprawa, która wszystkich nas dręczy. Służba zdrowia. Służba zdrowia, która dzisiaj działa tak, że człowiek, który nawet jest jakoś społecznie eksponowany, idzie z ciężkim uszkodzeniem nogi do szpitala i mówią mu USG za 3 miesiące. A siedzi tutaj ten pan poseł. Parę dni temu to się zdarzyło, ale od razu mu dają adresy, gdzie ma pójść zapłacić i wtedy może mieć od razu.
Co można w tej sprawie zrobić? Super ważnej dla wszystkich. Pokazuję też tutaj, że opowieści o tych przywilejach, które bardzo często, może Państwo w różnych tabloidach czytają, wcale nie są prawdziwe. Otóż, proszę Państwa, dzisiaj służba zdrowia jest finansowana z Narodowego Funduszu. Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, NFOS-u. Otóż, ten fundusz może być porównany do takiego dziurawego worka, z którego woda, albo można powiedzieć wprost, pieniądze po prostu wypływają czy wypadają. Jest wielki rabunek funduszu, przejmowanie szpitali, gigantyczne wręcz płace typu 1 000 000 zł rocznie, bez żadnej przesady. 1 000 000 zł rocznie są kontrakty, jest takich kontraktów nie mało. A tych po 50 000 miesięcznie, czyli 600 000 rocznie jest naprawdę dużo. Ja jestem, to chcę jasno powiedzieć, za tym, żeby lekarze zarabiali bardzo dużo. Bo to jest trudny, odpowiedzialny zawód, trzeba się wiele lat uczyć, żeby zostać lekarzem. To nie jest tylko 6 lat studiów, to naprawdę jest dużo, dużo więcej. I powtarzam, to powinno być bardzo dobrze opłacane, no ale bez przesady, no Polska nie jest Stanami Zjednoczonymi, my nie jesteśmy tacy bogaci, to musi być na miarę naszych możliwości. Ale to nie jest jedyna metoda. Bardzo często te procedury, które medyczne, które są dobrze opłacane, są wyprowadzone i prywatyzowane. Diagnoza w szpitalu publicznym, a później operacja w prywatnym, gdzie się bierze za to ogromne pieniądze i ludzie uzyskują dochody typu 300 000 zł miesięcznie. Otóż proszę Państwa, no trzeba z tym skończyć. Jest tylko jedna metoda skończenia. Powrót do finansowania budżetowego i koniec z tym opłacaniem za procedurę. I po prostu my chcemy to zastosować, bo to jest pierwszy warunek. Pierwszy warunek, żeby te 65 miliardów złotych, które dzisiaj są w Narodowym Funduszu i te kilka miliardów złotych, które są dzisiaj w budżecie, połączone jeszcze z pewną częścią pieniędzy z ZUS-u, chodzi o te pieniądze, które są płacone chorym, którzy już nie otrzymują od pracodawcy, bo zbyt długo chorują, żeby te pieniądze w budżecie dobrze gospodarowane i pilnowane, nie rozrabowywane, mogły rzeczywiście służyć polskim pacjentom. I to oczywiście nie wszystko. My chcemy, o czym już wspominałem, wprowadzić w szkołach gabinety lekarskie i stomatologiczne, co pomoże rodzinom, ale też odciąży służbę zdrowia i poprawi ochronę zdrowia młodych ludzi. My chcemy doprowadzić do tego, i to jest możliwe, to zostało przeliczone, nie wierzcie Państwo tym, którzy mówią, że to niemożliwe, żeby leki miały równą cenę i to była cena kilkuzłotowa. Niezależnie od tego, czy to jest lek drogi, czy tani. Dlaczego? Bo biorąc pod uwagę dopłaty z Narodowego Funduszu, w przyszłości z budżetu, jest to do przeprowadzenia, proszę Państwa. W ten sposób zlikwidujemy sytuację, w której 25% recept w Polsce jest niewykupowanych, bo ludzie nie mają pieniędzy na wykupienie tych recept. A jak przyjdzie się leczyć drogim lekiem, to wtedy często i 70-80% ludzi nie jest w stanie się z nim leczyć, bo on jest po prostu dla nich za drogi. I stąd ten pomysł. Powtarzam, rozkładając te koszty równo, można do tego rodzaju sytuacji doprowadzić. Trzeba oczywiście stworzyć takie, kto proponował świętej pamięci profesor Żoliga, sieć szpitali. Trzeba stworzyć koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych, bo jest oczywiste, że za pieniądze publiczne wszystkiego zrobić się nie da. Ja nie mówię o rzeczach związanych z ratowaniem życia. Ja mówię o tym na przykład, że na przykład ktoś uważa, że jego nos nie jest taki, jak by chciał i chciałby go zmienić. No, to niech sobie już za to płaci prywatnie, prawda? Jeżeli ktoś ma zdeformowaną twarz na skutek wypadku czy jakiejś wady związanej z urodzeniem, to jest inna sprawa. Ale jak ktoś chce poprawiać urodę, no to już oczywiście jego sprawa. Jeżeli chodzi o jakieś tam znamie takie, no, takie, które człowieka jakoś nie degraduje, nie niszczy, to wszystko już powinno być za prywatne pieniądze. Ale inne sprawy powinny być gwarantowane i wtedy można wprowadzić też te ubezpieczenia dodatkowe właśnie na te inne procedury, ale żeby było wiadomo, co jest
z kasy państwowej, a to z kasy państwowej nie jest. Tak zorganizowana służba zdrowia nie będzie, proszę Państwa, idealna, mimo że my tam proponujemy jeszcze inne rozwiązania. Lekarz pierwszego kontaktu będzie mógł wypisywać od razu bez specjalisty na badania skierowania, dzięki temu zostaną skrócone kolejki. Mamy szereg innych tego rodzaju pomysłów, ale ta służba zdrowia na pewno nie będzie wspaniała, nie będzie taka jak choćby w tej Korei Południowej, gdzie ludzie, którzy to widzieli, bo są wymiany studentów, są wymiany lekarzy, no mówią, tam to jest XXI wiek. Tak nie będzie od razu, chociaż z czasem może tak być, ale będzie dużo, dużo lepiej niż jest w tej chwili, bo jest rzeczywiście w tej chwili tragicznie, bardzo, bardzo źle. Jeśli chodzi o oświatę, kulturę, środki masowego przekazu. Szanowni Państwo, oświata to tak. Powrót do 8.4. Likwidacja gimnazjów. Bo gimnazja się nie sprawdziła. Ale chcę zapewnić, że wszyscy nauczyciele gimnazjów utrzymają pracę. Albo w średnich, albo w podstawowych. Przy czym no, zniknie pewna ilość stanowisk kierowniczych. Ale czy dlatego, że niektórzy chcą być dyrektorami, to mamy utrzymywać fatalny system oświatowy? Nie możemy tego robić. Dlatego, jeśli coś się nie udało i coś wyraźnie nie wychodzi, no to trzeba to jednak zmieniać i to chcemy zmieniać. Powrót do szkolnictwa zawodowego, proszę Państwa. Do szkolnictwa zawodowego, bo likwidacja tego szkolnictwa doprowadziła do tego stanu, który my mamy dzisiaj w Polsce. Jest mnóstwo specjalistów od zarządzania, tylko czym rządzić? Czym rządzić, skoro nie ma ludzi, którzy potrafią różne zawody wykonywać? Oczywiście to nie chodzi o system zamknięty, to chodzi o system taki, który będzie pozwalał awansować. Ktoś skończy szkołę zawodową, będzie chciał zrobić technikum, będzie mógł zrobić. Będzie chciał pójść na studia, będzie mógł pójść na studia. Ale chodzi o to, żeby ludzie uczyli się także zawodu. Zniesienie systemu testowego, bo to jest, proszę Państwa, system, który ogłupia, nie uczy tak naprawdę. Więc ten system po prostu chcemy zmienić. Także oczywiście na maturach. Mówiłem już o podręcznikach. I wreszcie, proszę Państwa, coś bardzo ważnego. Szkoła powinna uczyć mocno, dokładnie polskiej historii i języka polskiego. I powinna uczyć patriotyzmu. I to chcemy wprowadzić, proszę Państwa. Polityka kulturalna. Na pewno nie będziemy ograniczać wolności kultury. Ale jest takie pytanie, czy za nasze pieniądze, bo państwowe to są nasze, to są z naszych kieszeni. Państwo nie ma innych pieniędzy, tylko z kieszeni obywateli. Otóż proszę Państwa, czy za państwowe pieniądze my mamy finansować obrażanie Polski Polaków? My mamy finansować filmy takie jak Pokłosie, które sprowadzają się do tego, że Polacy są kolaborantami Niemiec w sprawie Holokaustu i że po dziś dzień w Polsce jest jakiś chorobliwy antysemityzm i ludzi się krzyżuje na drzwiach od stodoły. Bo tak to dokładnie w tym filmie wygląda. To jest obraz dawnej Polski, dzisiejszej, nie mającej nic wspólnego. To wrogowie Polski chcą mieć tego rodzaju obraz. Dlaczego mamy za to płacić? Dlaczego mamy za to płacić? Polityka kulturalna musi być nastawiona na to, żeby wspierać przede wszystkim te dzieła, które naród jakoś konsolidują, które dają nam poczucie wartości, bo tego poczucia wartości, pewności siebie nam niestety bardzo często brakuje. Jeżeli Polacy dzisiaj, Polacy pracujący w Londynie, a jest ich tam bardzo wielu, mają najniższe stawki ze wszystkich przedstawicieli różnych narodów, łącznie z narodami afrykańskimi. Najniższe stawki godzinowe. To dlaczego? Dlatego, że są najgorzej przygotowani. Szanowni Państwo, myśmy w ostatnich dziesięcioleciach, i to jest oczywiście, można powiedzieć, sukces tego czasu, ogromnie awansowali, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, badania inteligencji narodów europejskich, wskazują, że nawet jesteśmy w pierwszej trójce, a ta pierwsza trójka jest praktycznie na tym samym poziomie. Holendrzy, Niemcy i Polacy. Trzy najinteligentniejsze europejskie narody. Dlaczego wobec tego mamy takie niskie stawki?
Dlatego, że nie mamy pewności siebie, że Polakom wmówiono, że są mało warci, że są gorsi. Nie możemy się, proszę Państwa, na to godzić. Trzeba w Polakach budować pewność siebie. Jeżeli chodzi o środki masowego przekazu, to, co jest dzisiaj charakterystyczne dla polskiego ustroju, to jest to, że ten jego element, który powinien i który musi właściwie funkcjonującej demokracji odgrywać zasadniczą rolę, czyli właśnie kontrola władzy przez środki masowego przekazu, niemalże nie funkcjonuje. Mamy do czynienia z rezygnacją bardzo wielu ludzi pracujących w mediach z elementarnych zasad dziennikarstwa, z elementarnych zasad obiektywizmu, zasady, że jak są fakty, to trzeba je przedstawić. Mamy do czynienia z jedną wielką manipulacją. Oczywiście mówię o tym głównym nurcie mediów. Jak można na to reagować? No przecież cenzury nie wprowadzimy, prawda? Nie będziemy likwidować tych mediów, które się nam nie podobają, bo to też jest sprzeczne z zasadami demokracji. Wobec tego musimy stworzyć takie media publiczne, które będą zapewniały pluralizm i różne punkty widzenia będą przedstawiały i jednocześnie będą wymuszały tą sytuację także na mediach prywatnych. I w tym kierunku chcemy iść. Obecna struktura mediów publicznych, spółka, telewizja, spółki radiowe, to nie ma żadnego sensu. Chcemy stworzyć fundację, fundację dobra publicznego, fundację, która będzie finansowana przez budżet i która, ale będzie mogła korzystać także z pieniędzy z reklam, i która będzie silnym ośrodkiem budującym ten pluralizm, tak jak w Niemczech czy we Włoszech. Jeden program władza, drugi program opozycja. I jednocześnie, proszę Państwa, będzie to mocny ośrodek promowania polskiej kultury i w tym sensie, że telewizja będzie tą wyższą kulturę przekazywać i w tym sensie, że będzie finansowała, współfinansowała produkcję filmów, przedstawień teatralnych, wystaw artystycznych, nawet wydawnictw książkowych. To jest, proszę Państwa, możliwe. Takie mamy w tej dziedzinie plany. I teraz, proszę Państwa, sprawa polityki zagranicznej, tak dzisiaj bardzo bulwersująca i aktualna. Polityka zagraniczna przez ostatnie 6 lat była uprawiana wedle zasady. Płyniemy w głównym nurcie i to nam się opłaca. Nikomu silnemu się nie stawiamy, zawsze się zgadzamy. I teraz pytanie, co żeśmy na tym uzyskali? Co żeśmy na tym uzyskali w relacjach z Niemcami? Ja nie chcę tu się wdawać w szczegóły, ale mówiąc najkrócej, poza tym, że Tusk dostał kilka orderów i że jest bardzo serdecznie witany przez panią Merkel. No, może on to odpowiada. Nic, dokładnie nic. Żadna polska sprawa nie została załatwiona. Co żeśmy uzyskali w stosunkach z Rosjanami, chociaż w artykułach pana Sikorskiego wycofywaliśmy się z polityki tak zwanej, bo to jest nieporozumienie, ta nazwa jagiellońskiej, wycofywaliśmy się z jakiejkolwiek ofensywnej polityki na wschód od naszych granic wobec Ukrainy. Co żeśmy uzyskali? No upokorzenia, proszę Państwa, no choćby sprawa smoleńska, wrak i tak dalej. Jedno wielkie upokorzenie. Co uzyskaliśmy w Unii Europejskiej? Te pieniądze rzekomo takie wielkie, mielibyśmy pewnie większe, gdybyśmy się stawiali, bo jak ktoś się stawia, to więcej dostaje. Ale nawet gdyby uznać, że ta polityka coś przyniosła, to przyniosła grosze w porównaniu do naszego PKB. Jedna decyzja o zgodzie na CO2, na ograniczenie emisji CO2, na rezygnację z tego, co przedtem zostało wynegocjowane, że Polska liczy od 1988 roku swoją redukcję CO2, nas dużo więcej kosztowała i będzie kosztowała niż to wszystko, co żeśmy uzyskali z Unii Europejskiej. A teraz jeszcze w tej chwili będzie próba, bo próbują to jeszcze zaostrzyć. Proszę Państwa, to jest polityka donikąd nieprowadząca i dlatego trzeba ją zmienić. A ta polityka ma jeszcze swoje także wewnętrzne aspekty, o których chciałem powiedzieć. One tutaj na tych ziemiach są szczególnie aktualne. To jest, proszę Państwa, kwestia polskiej ziemi. To jest kwestia własności polskiej ziemi.
My musimy mieć odwagę nie opowiadać bajek, że tylko kilka tysięcy hektarów zostało wykupionych na tych ziemiach, skoro wszyscy wiedzą, że na tak zwane słupy zostało wykupionych nieporównanie więcej, i trzasnąć pięścią w stół. I my jesteśmy do tego zdolni, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości. My uznamy wszystkie te transakcje, które zostały zawarte dla ominięcia prawa w zgodzie z kodeksem cywilnym, za nieważne od samego początku. Jak ktoś chce oszukiwać, to niech płaci. Ale od 2016 roku te ograniczenia zostają zniesione. Czy nie mamy tutaj możliwości działania? Odpowiadam krótko, proszę Państwa. Mamy. Francuzi wprowadzili takie przepisy, że w gruncie rzeczy możliwość sprzedaży ziemi francuskiej innym jest minimalna. I podobnie trzeba w Polsce. Kto chce kupić polską ziemię, to musi mieszkać na miejscu, dobrze znać język polski, zdać odpowiednie egzaminy. I wtedy problemu na pewno nie będzie. Bo ci Duńczycy, czy Niemcy, czy jacyś inni się polskiego nie nauczą, nie będą tu mieszkać. Więc, proszę Państwa, jeśli Francuzi mogą, to i my też możemy. Dzisiaj bardzo mocno, ze względu na sprawę ukraińską, ze względu na sprawę naruszania integralności terytorialnej państwa europejskiego, staje kwestia obrony. No, tu muszę jasno powiedzieć, będziemy musieli tu uczynić wysiłek. Będziemy musieli tu uczynić wysiłek i tylko polityk, który oszukuje, który nie jest patriotą, może mówić społeczeństwu, że będzie inaczej i że to nie będzie coś kosztowało, bo niestety musimy być dużo, dużo silniejsi militarnie niż jesteśmy w tej chwili. I to, proszę Państwa, w ogromnym skrócie, w ogromnym zarysie jest tyle, poza jedną jeszcze sprawą. Żeby to wszystko zrobić, to trzeba naprawić polski aparat państwowy, naprawić administrację, zlikwidować kolesiostwo, wyrzucić dziesiątki tysięcy ludzi, którzy zostali zatrudnieni tylko dlatego, że mają rodziny czy kolegów. Zlikwidować system, który powoduje, że administracja jest nieporównanie droższa niż to wynika ze statystyk, bo po prostu pewna część działań administracyjnych przenosi się na zewnątrz. Mamy już dzisiaj ministerstwa, gdzie na zewnątrz pracuje więcej ludzi niż w ministerstwie, przy czym w ministerstwie pensje są takie sobie, a tam są pensje po 30 tysięcy złotych. Otóż to jest wielkie okradanie polskiego budżetu, a także korzystanie z środków europejskich. To jest nas okradanie. I to musi być bezwzględnie zlikwidowane. I wreszcie, proszę Państwa, obok innych posunięć, na przykład dotyczących służb mundurowych, policji, straży granicznej, straży pożarnej, musimy naprawić polskie sądy. Bo polskie sądy to jest dzisiaj jeden wielki skandal. I tu mamy, szanowni Państwo, dwie wersje. Mamy tą w programie, to jest wersja, która mieści się w obecnej konstytucji, bo no nie sztuka coś uchwalić, a później Trybunał Konstytucyjny to obali. Ale oczywiście my będziemy robić wszystko, żeby polską konstytucję zmienić. Bo to jest konstytucja, która chroni różne złe interesy. To jest konstytucja, która nie odpowiada polskim potrzebom. To jest konstytucja uchwalona, przypomnę, przede wszystkim przez stronnictwa postkomunistyczne, przez SLD i PSL. One stanowiły wtedy większość i to było w ich interesie. Ale nawet jeżeli się nie uda tego zrobić, to musimy zmienić ten obecny system, gdzie sędziowie, dzisiaj też prokuratorzy, w gruncie rzeczy przed nikim nie odpowiadają, mogą robić co chcą. Mogą wydawać fatalne wyroki, mogą upokarzać ludzi, mogą demonstrować swoją władzę nad często zupełnie przypadkowymi osobami, nawet świadkami, mogą ludziom rujnować życie i nic im z tego powodu nie grozi. Proszę Państwa, wymiar sprawiedliwości w tych warunkach, które są w Polsce, musiałby się składać z aniołów, a nie z ludzi, żeby był dobry. To musi być zmienione.
I jeśli, szanowni państwo, tego by wszystkiego udało, to wszystko udałoby się zrobić, tego by się udało, by się tego dokonać, to z całą pewnością Polska byłaby inna i nieporównanie lepsza niż dziś. I to jest ta alternatywa, ta szansa. No ale żeby to zrobić, potrzebujemy większości w parlamencie i potrzebujemy sukcesów wyborczych, także w tych najbliższych wyborach europejskich. Bo teraz przed nami taki, jak ja to nazywam, czwórskok. Jak wiecie, w lekkiej atletyce jest trójskok, a tu jest czwórskok. Wybory europejskie, wybory samorządowe, wybory prezydenckie i te najważniejsze wybory parlamentarne. Musimy w tym czwórskoku zwyciężyć i to zwyciężyć bardzo wyraźnie. Tylko wtedy Polska może się zmienić. Dziękuję. Proszę państwa, zgodnie z zapowiedzią teraz te pytania, które państwo przedstawiliście w formie pisemnej, ja będę przedstawiał panu premierowi. Oczywiście wiele już pan premier poruszył, bo chodziło tutaj o ziemię, o wyprzedaż ziemi, to już pan premier mówił, ale o lasy polskie, ochrona lasów polskich. Ochrona lasów polskich, proszę państwa, oczywiście lasy polskie będziemy chronić tak, jak i będziemy chronić cały ten majątek narodowy, który jeszcze w ręku narodu pozostał. To są lasy, to jest także służba zdrowia, szpitale, bo przecież to też chcą sprywatyzować. No i to są te zakłady przemysłowe wielkie, gdzie mamy albo duży udział państwa, albo w wyjątkowych wypadkach, ale dalece nie wszędzie. To jest po prostu w 100% w rękach państwa. Będziemy tego zdecydowanie chronili. Polska za dużo tutaj utraciła. Będziemy chronili polską kolej, będziemy chronili polską pocztę. Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. I będziemy odbudowywali tą sieć szkół, poczt, różnego rodzaju urzędów, połączeń komunikacyjnych, bibliotek, muzeów, która została w ostatnich latach zlikwidowana albo ograniczona. My chcemy, żeby Polska funkcjonowała na takich zasadach, iż mamy do czynienia z praktycznym realizowaniem zasady solidarności społecznej. Zasada solidarności społecznej ma różne aspekty, ale ma także aspekt terytorialny. To znaczy, my chcemy, żeby ta Polska poza wielkimi miastami miała równe szanse. Ona ma dzisiaj szanse dużo gorsze. Nie obiecujemy, że szybko to zmienimy, ale będziemy w tym kierunku szli. Bardzo zdecydowanie. Panie premierze, jest tutaj na pewno grupa ludzi ze szpitala i będzie pytanie konkretne o prywatyzacji szpitali, o spółkach. Chodzi o to, że szpital w Drawsku ma umowę dzierżawę ze spółką Szpitale Polskie. Ona też, ta spółka prowadzi w Sztumie, w Katowicach i w Połczynie Zdroju. Połczyń Zdrój już praktycznie pada. Ta spółka jest praktycznie niewydolna. Drawsko jest zaniepokojone. Jest tutaj wiele ludzi ze szpitala i są rozedrgani i bardzo zaniepokojeni. Co Prawo i Sprawiedliwość w kwestii szpitali, w kwestii ich prywatyzacji i komercjalizacji ma w programie? Proszę państwa, my będziemy musieli dokonać chirurgicznego, jeżeli tutaj mamy lekarzy i innych pracowników szpitala, zabiegu polegającego na tym, że te wszystkie procedury czy procedery, które zostały w ostatnich latach podjęte, żeby w ten czy inny sposób prywatyzować szpitale, bo jest mnóstwo tych metod, te połączenia, tu publiczne, tutaj część zadań do spółki i tak dalej, żeby to wszystko uciąć. My mówimy jasno, musi być sieć szpitali publicznych i ten koszyk i to finansujemy. Jeżeli ktoś chce mieć finansowanie z środków publicznych, to musi działać na zasadzie non-profit. Ja pomijam tylko i wyłącznie te zakłady opieki zdrowotnej, które są już prywatne. To jest zasada podstawowa. Ci, którzy się już skomercjalizowali albo przyjęli inne formy, będą mieli szansę powrotu do formuły działania non-profit, czyli bez zysku. I to tyle. A o prywatyzacji możemy mówić tylko w takich okolicznościach. Ktoś ma dużo pieniędzy albo to zaciąga kredyt, buduje szpital, kupuje sprzęt i później
ktoś chce się tam leczyć, może mu płacić. W Polsce jest sporo ludzi zamożnych. To jest jedyny dopuszczalny rodzaj prywatyzacji. A nie przejmowanie, proszę Państwa, w sposób nieekwiwalentny, to jest eleganckie określenie, bo można inaczej to nazwać po prostu złodziejstwem, przejmowanie majątku wspólnego. Proszę pan premier odpowiedział już na pytanie, czy PiS widzi możliwość reprywatyzacji takiej szpitali w Drasku, w jaki sposób chce to uczynić? To już pan premier właśnie już odpowiedział, bo chodzi o to, czy Prawo i Sprawiedliwość widzi powrót tych sprywatyzowanych albo niesprywatyzowanych z komercjalnych szpitali. Tak, proszę Państwa, to będzie mogło wrócić, a tam, gdzie jest czysta własność prywatna, no tam będziemy badali warunki, jak ktoś kupił, jak ostatnio na Śląsku, o czym była mowa w Sejmie, za 135 tysięcy złotych szpital, no, to tym się zajmą różne organy. Czy jest szansa na rozliczenie wyciszonych afer hazardowych Amber Gold, czy też transferu środków z OFE do ZUS, podczas którego zniknęło, w cudzysłowie, w niewyjaśniony sposób 16 miliardów złotych? Proszę Państwa, to są różne sprawy. Jeżeli chodzi o te afery, to jeżeli tylko będą ku temu podstawy prawne, to oczywiście wznowimy postępowania, ale to jest sprawa wymiaru sprawiedliwości. My nie mamy zamiaru stosować reguł politycznych do wymiaru sprawiedliwości, ale tam, gdzie będą podstawy, to oczywiście zostanie to wznowione. Sprawa z OFE to jest troszkę coś innego. Tam żadne pieniądze nie zniknęły, proszę się tego nie obawiać. Problem polega na czymś zupełnie innym, że cały ten zabieg był zabiegiem, który może nam przynieść straszliwe straty. Może nam przynieść straszliwe straty, bo po prostu odpowiedzialność odszkodowawcza. OFE są instytucją fatalną. To jest instytucja, która dopuściła się tutaj wraz z władzą państwową, tą sprzed lat, nie tą obecną, no największego chyba oszustwa, jakiego się w ogóle dopuszczono w Polsce po 1989 roku.